Cześć wszystkim! Dzisiaj zapraszam Was na projekt Denko. Żeby nie owijać w bawełnę, bo wiem, że nikt nie lubi, jeżeli filmiki wydłużają się do pół godziny, 20 minut. Sama też nie przepadam za takimi. Są to naprawdę wyjątkowe wypadki, że lubię oglądać takie długie filmiki. Także pokażę Wam teraz, co udało mi się zużyć w ostatnim czasie. Nie jest to, nie są to produkty z ostatniego miesiąca, czy nawet dwóch. Niektóre z nich miałam już o wiele dłużej. Ale mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Dobra, nie będę pokazywała niczego tak podzielonego na kategorie, tylko będę mówiła o tym, co akurat uda mi się wyciągnąć z mojego pudła. Dobrze, więc zacznę. To jest tonik z Ziai. Muszę powiedzieć, że do toników przekonałam się stosunkowo niedawno, ponieważ rozpoczęłam naukę w nowej szkole, ale to jest akurat temat na oddzielny filmik. Dopiero dowiedziałam się o wspaniałych właściwościach toniku i że jest jednak bardzo ważny do codziennej pielęgnacji skóry, aby przywrócić prawidłowe pH naszej skóry, czyli około 5,5. Także to jest ziaik, to jest tonik płatki róży, odświeżenie twarzy, nawilżenie, cera sucha, wrażliwa. Przepraszam, telefon. Akurat teraz, kiedy zaczęłam, wszyscy sobie o mnie przypominają. Dobra. Kolejną rzeczą, którą ubóstwiam, jest lakier do włosów z Got to Be. Jest to wspaniały lakier, uwielbiam, bo tu jest napisane, że to Volume Mania, Big Volume. Jak się natapiruje, to może i ten Big Volume będzie, ale używam go ogólnie do utrwalenia włosów. Jak wychodzę na taką pogodę, jaką mamy teraz, światło nie sprzyja, wszystko nie sprzyja, zdaję sobie z tego sprawę. To używam właśnie go, skończył się, niestety muszę się zaopatrzyć w kolejne opakowanie. Następną rzeczą, moim jednocześnie ulubieńcem, jest suchy szampon z Isany, z Rossmana. Bardzo go lubię. Jako że mam jasne włosy, wręcz w tej chwili powiedziałabym, że siedzi przed Wami siwa baba, ponieważ dopiero dzisiaj malowałam włosy i jeszcze niestety one są takie świeże siwe, bo jednak to jest jasny kolor. Bardzo, bardzo mi się sprawdza. On zostawia bardzo białe ślady na włosach, bardzo białe ślady. Jednak fajnie odświeża, ma fajny zapach. Dużo moich znajomych też go chwali. U brunetek może być gorzej, ponieważ naprawdę no, zostawia białe ślady, rozjaśnia odrosty, co w moim przypadku no, jest idealne. Teraz może... Aha, i tu mam jeszcze jeden suchy szampon z Biedronki. Taka nowość wyszła niedawno. Wiele osób, widziałam, rzuciło się na ten suchy szampon. Muszę powiedzieć tak, w środku jest taka ogromna kulka. Ten szampon nie pozostawia, bynajmniej u mnie nie zauważyłam tego, ponieważ mam bardzo jasne włosy, nie pozostawia białych śladów, co brunetkom myślę, że będzie pasowało. Moja koleżanka, która ma bardzo, bardzo ciemne włosy, prawie czarne, też go kupiła i z tego co wiem, to jest z niego zadowolona. Pachnie przebosko, pachnie po prostu cukierkami, kwiatami, owocami, wszystko naraz. Bardzo, bardzo go lubię, jeśli go znajdę jeszcze w ale on nie odświeża tak bardzo, on nie odświeża tak bardzo jak ten z Isany. To znaczy może nie tyle nie odświeża, co włosy są mniej suche niż po tym. Po tym są takie bardziej suche i ten pochłania tak dużo tego sebum. A ten jest taki bardziej delikatny, na takie naprawdę lekkie odświeżenie. Tu jest napisane, że to jest... Tam były dwa zapachy. Aha, fruity cocktail, jakiś owocowy koktajl, no niech będzie. Jak piszą, tak niech będzie. Kolejną rzeczą, którą tutaj mam w tym moim magicznym pudle, jest naturalny oliwkowy płyn do higieny intymny, kwas makowy. Cóż mogę więcej powiedzieć? No lubię go, jest tani, dobry, odświeża, ale chyba niestosownym by było, gdybym ja tutaj się jakoś rozwodziła niesamowicie na temat płynu do higieny intymnej. To nie ten typ kanału. Dobra, teraz następna rzecz. Aha, dobra, teraz może przejdziemy tak. Osi. I tutaj rzecz zaskakująca, ponieważ odżywkę kupiłam pierwszy raz. To jest 3 Minute Miracle Reconstructor. Ten 3-minutowa odnowa i tak dalej. Bardzo fajna.
Cóż mogę więcej powiedzieć? Włosy są takie fajne, śliskie. Ja się domyślam, że tutaj skład to raczej nie powala, jeśli chodzi o naturalność i tak dalej. Ale fajnie pachnie, wydajna. Włosy są fajne, dobrze się układają, nie elektryzują się. I to by było na tyle. A teraz trochę dłużej się zatrzymam przy szamponie. Mam go drugi raz. I jak po pierwszym razie byłam mega zachwycona tym szamponem. Byłam mega zachwycona, po prostu zapach. Nie wiem, jagody, guma balonowa. No po prostu sama słodycz. Uwielbiałam po prostu, jak się myłam, to miałam wrażenie, że zaraz wezmę włosy, będę jadła. Był naprawdę za pierwszym razem, świetnie mi się sprawdził. To był szampon, który sprawi, że nareszcie wszystko się ułoży z ekstraktem z liści eukaliptusa. Eukaliptusa akurat nie czuć w zapachu, bynajmniej ja nie czuję. Ale to jest moja druga buteleczka. I przy drugiej stała się rzecz niesamowita, ponieważ dostałam łupieżu po drugiej butelce. I to samo zauważyła moja koleżanka, do niej napisałam: słuchaj, wiesz co, jestem zawiedziona po prostu. By the way, Alicja, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie przy tym moim debiucie. Ona też stwierdziła, zauważyła, że dostała łupieżu po drugiej butelce. No ale dokończyłam sumiennie, żal mi było go wyrzucić i tak dalej, bo jednak to nie były małe pieniądze. Chociaż kupiłam go na jakiejś promocji, że kupisz dwie rzeczy, to trzecia, tańsza, będzie gratis. To kupiłam taką odżywkę do psikania, ale to może kiedyś też o niej opowiem. No i w momencie, kiedy dostałam łupieżu, no to się, że tak powiem, zdenerwowałam, lekko mówiąc. No ale przybył oczywiście mój odwieczny ulubieniec, Alterra. Alterra to jest ten szampon, już tutaj trochę ta etykieta zmazała. Alterra szampon nawilżający granat bio i aloes 200 ml. To jest mój ulubieniec wszechczasów. Uwielbiam. Dwa umycia po tym, jak dostałam łupieżu po tym szamponie z Osi. Dwa umycia i po prostu wszystko wróciło do normy. Włosy lekkie, super, świetne. Oczywiście tu jest napisane, że nie zawiera syntetycznych barwników, aromatów i substancji konserwujących, nie zawiera również silikonów, parafiny i innych produktów na bazie olejów mineralnych. I tak dalej. Dalej nie jestem w stanie rozczytać, ale tutaj jest napisane one silikony, czyli bez silikonu. Bardzo mi odpowiada, wypróbowałam już trzy różne, ale ten jest mój ulubiony. To jest mój ulubiony i z tego, co zauważyłam, dziewczyny na YouTubie też go polecają. No i między innymi przez to, że na YouTubie go polecały, to dlatego go kupiłam. Jeszcze chciałam wspomnieć, przepraszam za te moje tło, jakby to powiedzieć, mroczne, ponure i wiejące śmiercią, ale no niestety, niestety albo niestety dla mnie, niestety, ja lubię, mój tata jest myśliwym, no i takie tło tutaj mi towarzyszy. Mam nadzieję, że nikt nie będzie oburzony i nie będzie, nie wiem, płakał, bo też takie sytuacje się zdarzały. Dobra, to tyle tu było szampony. Teraz, jeszcze tu to co do włosów, też pewnego rodzaju rozczarowanie, to jest Kallos Go Go maska do włosów. Oczywiście jak zwykle na opakowaniu obiecują cuda fianki, ale w rzeczywistości to wygląda trochę inaczej. Ta maska ma wrażenie, że nie robi nic poza przetłuszczaniem włosów. Fakt faktem, kosztowała mnie jakieś grosze, mniej niż 8-9 zł na promocji w Hebe, ale no nie polecam. Tu jest napisane, że for dry and damaged hair, do suchych, zniszczonych włosów, ale do suchych, zniszczonych włosów i pozostawia je również suche i zniszczone. Także no taka jest moja opinia, no i niestety u mnie się nie sprawdziło nic a nic. Dobra, zaraz mi tu wszystko poleci, ale jakoś ogarniam sytuację. Kolejna rzecz, jak już tak jesteśmy przy tym prysznicu, prysznicu, włosach i tak dalej, to jest z Liren kremowy żel pod prysznic, oliwka i z jojoby. Jojoby, jojoby, chochoby, już różne wersje słyszałam. Intensywna formuła nawilżająca. Bardzo fajny produkt pod prysznic. Naprawdę bardzo fajny produkt pod prysznic, ponieważ jak się wychodzi, to ma się wrażenie, że już się posmarowało balsamem. Ja osobiście nie zawsze lubię takie wykończenie po prysznicu, ponieważ mam wrażenie, że nie zmyłam tego żelu do końca. I brat chodzi. Nie zmyłam go do końca i mam ochotę się wypłukać jeszcze ze 100 razy, ale ten nie zostawia takiego, jakby to powiedzieć, chamskiego wykończenia, że po prostu jestem śliska, tłusta, nie wiem.
Oczywiście jem swoje własne włosy. Przepraszam. Dobra, kolejny produkt. Już wszystko leci, ale to nieważne. Kolejny produkt jest to krem do twarzy Triple Active na dzień nawilżający. Dobra, jedziemy dalej. Już wiem, na czym skończyłam. Będę kontynuować. Skończyłam na tym kremie Triple Active z L'Oreala. Nawilżający, ochronny, na dzień. Skóra sucha i wrażliwa, jako że taką mam, to się na niego zdecydowałam. To już jest mój chyba trzeci słoiczek, ale no tak, tak. Aż ciężko jest mi powiedzieć coś konstruktywnie na temat tego kremu, ponieważ kiedyś to był mój naprawdę ulubieniec. Bardzo, bardzo go lubiłam pod makijaż. Żaden podkład się na nim nie ważył, nic się nie działo i tak dalej. Ale po prostu moja skóra, nie wiem, przyzwyczaiła się chyba po prostu do tego produktu i już tak mi nie nawilżał i czułam ściągnięcie. Ja mam ten problem, że zawsze czuję takie ściągnięcie w jakimś czasie i naprawdę ciężko jest mi dopasować dobry krem. Jak znacie jakiś dobry krem nawilżający za, że tak powiem, rozsądną cenę, to podzielcie się ze mną w komentarzach. Dobra, tyle na temat tego kremu. Kolejny krem to jest krem z Liren, cera naczynkowa, krem nawilżający, wzmacniający naczynka. Tego, że on wzmacnia naczynka, to nie zauważyłam, zresztą naczynko pękło, no to nie sądzę, żebym paćnęła się kremem i żeby to wszystko poznikało. Ale miał też nawilżać, no i niestety nawilżenia brak. Nawilżenia brak. Posmarowałam się nim, nałożyłam podkład, wszystko i tak dalej, i tak dalej. No i niestety po godzinie, półtorej czułam, że po prostu jestem ściągnięta jak baranie, nie powiem co. Ale no to nie polecam go. Jak nie polecam, no to nie będę się jakoś szczególnie tutaj rozpisywać na ten temat. Teraz mam krem z Liren do cery suchej, przeciwzmarszczkowy. Hello, tak, trzeba zacząć już po prostu taką pielęgnację. I jest o wiele, 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 wiele lepszy. Ale to myślę, że to też temat jest na inny film. Dobra, to by było na tyle. Aha, jeszcze tutaj mam dwa cuda. Ulubieniec i po prostu bubel wszechczasów. Bubel wszechczasów zacznę może. Zmywacz do paznokci z Hebe. Nie wiem, 2 zł kosztował, może potrzebowałam już, teraz, w tej chwili na prędce. O, teraz jest słońce. Teraz wyszło słońce. Dobra i tyle. Zmywacz do paznokci z Hebe, tak jak powiedziałam, totalna masakra. Jeśli chcecie zmasakrować swoje paznokcie, no to wtedy tak. To on jest niedokończony, ja go nigdy w życiu nie dokończę, bo po prostu bez sensu. Nawet najjaśniejsze zmywacze, Boże, co ja gadam. Nawet najjaśniejsze lakiery marzą się, przykleja mi się ten wacik do paznokcia. Nie, to nie dla mnie. Nie sądzę, żeby byli amatorzy tego zmywacza. Kolejny zmywacz Isana, duże opakowanie, zużyłam. Często zmieniam kolor paznokci, teraz mam niepomalowane, bo miałam pomalować, ale mi się nie chciało. Uwielbiam, no nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Czarny, granatowy, czerwony lakier. Wszystko idzie, dechmech. Kolejna rzecz. Aparat znów mi się wyłączył, nic ze mną nie współpracuje, także muszę szybko kończyć. Nie wiem, na ile miejsca mi na karcie jeszcze zostało, ale wykasowałam tam kilka zdjęć, jeszcze jakiś filmik, ale dobra, szybko. Biolik krem pod oczy, bardzo fajny, nic się nie waży. Naprawdę dzięki niemu zniknęły mi zasinienia pod oczami. No tak mi się wydaje, ponieważ innego produktu w tym czasie nie używałam, tylko tego kremu. I naprawdę jestem mega zadowolona, kupię go. Padł mi aparat, a w zasadzie skończyło mi się miejsce na karcie. Ubogo. Ale dobra, szybko dokończę. Mówiłam o tym bioliku kremie, który jest fantastyczny i na pewno kupię go ponownie. Teraz brat, kuzyn, biolik, serum, intensywne serum rewitalizujące, tam z kawiorem i tak dalej, jakieś tam bajery. To już jest moja trzecia buteleczka i na pewno kupię więcej, ponieważ bardzo mi się sprawdził. Wiele osób mówi, że nie widzi żadnych rezultatów. Ja jednak widzę, skóra jest jakoś taka bardziej na miejscu. Bardziej na miejscu i no i na pewno kupię ponownie. Tym bardziej, że w internecie można go znaleźć o wiele taniej. Normalnie standardowo kosztuje gdzieś około 30 zł, a
w internecie i w co niektórych aptekach można go znaleźć już nawet za 16-17 zł. Także polecam teraz produkt, którego nie polecam w sumie, ponieważ to jest z Vibo, takie potrójne, to były trzy kolory, bronzer. Miało takie malutkie drobinki, ale nie rzucały się w żaden sposób jakoś nachalnie w oczy. I co tu jest napisane? Mozaika, puder prasowany. Spadł mi w ogóle na koniec na podłogę w łazience i resztka, co była, się rozwaliła i w sumie to tak dzięki, że się już skończył. Nie kupię chyba ponownie, nie kupię. Taki był. Używam teraz lepszego produktu i na początku byłam zadowolona. Teraz jednak już bym do niego nie wróciła. No i dwa ostatnie produkty to są tusze. Tusz z Max Factora, 2000 kalorii, który polecała Katosu. Bardzo się u mnie sprawdził, to już jest chyba mój trzeci ten tusz. I na pewno jak będzie na promocji, to kupię go ponownie. Świetnie podkręca, rozczesuje, rzęsy nie są takie nachalne, nie są posklejane, nie ma żadnych glutów. No świetnie się spisywał u mnie i na pewno do niego wrócę. No i mój ulubieniec wszechczasów, to już jest nie wiem, które moje opakowanie, bo on mi starcza na miesiąc, półtora, 8,99, no to co miesiąc, co półtora mogę sobie pozwolić. To prawie wychodzi na to samo, jakbym kupiła jakiś tusz z L'Oreala, który mi starczy na 3-4 miesiące, a kosztuje ponad 40 zł. Także myślę, że jest wart grzechu. Wrócę, już kupiłam kolejne oczywiście opakowanie i używam go namiętnie praktycznie codziennie. Kupiłam jeszcze jeden tusz z Lovely, taki niebieski, Spectacular Me, coś takiego i też jestem z niego zadowolona, ale na razie to on jest w fazie testów, żeby cokolwiek więcej na jego temat powiedzieć. Dobra, to by było na tyle. Hot mess, 3 razy wyłączony aparat, teraz nagrywanie telefonem. Mam nadzieję, że to jakoś złożę w całość. Taki debiut, że świetnie się zapowiada. No ale to nic. Jeśli Wam się podobało bądź nie podobało, to dajcie znać w komentarzach. No i zapraszam na więcej filmów, bo myślę, że będzie więcej różnych i kosmetycznych, i makijażowych. Pozdrawiam!